Państwa serdecznie na Sokołowskich Targach Edukacji. W pierwszej kolejności chciałam powitać zaproszonych gości, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie, oświetlić naszą dzisiejszą uroczystość, imprezę oświatową. Witam przedstawicieli zakładów pracy, witam zaproszonych uczniów z naszej szkoły i szkół zaprzyjaźnionych z terenu Sokołowa i powiatu sokołowskiego, przedstawicieli uczelni wyższych oraz przedstawicieli prasy i telewizji. Także szczególne powitania dla nas wszystkich. Poproszę o brawa. Bardzo się cieszę, że mogę Was wszystkich witać po raz czwarty w murach tej szkoły. 4 lata temu, kiedy nie mieliśmy jeszcze etatu doradcy zawodowego, zaproponowałam panu Jerzemu Bujalskiemu, który jest u nas pedagogiem, aby możliwość była poinformowania uczniów, zapoznania z ofertą wyższych uczelni, nie tylko wybranych uczniów klas tutejszej szkoły, ale wszystkich naszych uczniów oraz uczniów szkół zaprzyjaźnionych. Najbliższe targi edukacyjne odbywały się w Siedlcach i wiadomo, że to była wyprawa, że tak powiem. Nie mogliśmy pozwolić sobie, żeby wszyscy uczniowie nasi pojechali. Przede wszystkim koszty nas ograniczały w tej inwestycji. Dlatego właśnie postanowiliśmy przed 4 laty, że zorganizujemy tutaj takie targi, aby pomóc uczniom w tworzeniu ścieżki kariery zawodowej. Jak wiemy, jest to bardzo ważne dla nas wszystkich, zarówno dla uczniów, ich rodziców i nas nauczycieli. Naszym obowiązkiem jest pomagać właśnie młodym ludziom, aby wzięli wszystkie aspekty pod uwagę, wybierając przyszły zawód. W tym roku poszerzyliśmy te targi o przedstawicieli zakładów pracy, aby móc zapoznać również z taką ofertą, a przede wszystkim z ofertą pracy uczniów szkół zawodowych. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj. Bardzo się cieszę, jeszcze raz podkreślam, że mogliśmy się spotkać i możemy uczestniczyć w tej ważnej decyzji, jaki jest wybór szkoły wyższej dla uczniów liceów i techników oraz dla uczniów, za chwilę absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Dlatego też poprosiłam Powiatowy Urząd Pracy o przygotowanie takiego stanowiska. Poprosiłam też, myślę, że będziemy się rozwijać tak jak podobnie jak w wyborze studiów, to i w wyborze miejsca pracy dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas coraz więcej. I chciałabym głos oddać organizatorowi, koordynatorowi tych działań, panu Jerzemu Bujalskiemu. Proszę bardzo. Proszę Państwa, witamy serdecznie przedstawicieli wyższych uczelni. Mamy tutaj wymienione te uczelnie. Z przykrością poinformowała mnie wczoraj Politechnika Białostocka, że wieczorem, że nie może przyjechać, bo widać dzisiaj premiera Donalda Tuska. Będzie otwierał gmach nowy. Też z przyczyn technicznych Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa Heleny Chodkowskiej nie dojdzie, bo mi się zepsuł samochód. Rozejdę sprawy. Pozostałe uczelnie serdecznie witamy. To jest, przypomnę, mamy 5 uniwersytetów. Nam najbliższy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Witamy serdecznie. Nie najbliższy Uniwersytet w Białymstoku,
na którym studiowałem i pracowałem. Jak mówię, też mamy Uniwersytet Medyczny z Białegostoku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z Olsztyna i z Warszawy Akademię Pedagogiki Specjalnej, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, z Białej Podlaskiej, Państwową Szkołę Wyższą imienia Jana Pawła II i AWF, w skrócie wiemy, co skrót oznacza oczywiście. Mamy też Akademię Leona Koźmińskiego i zamknę listę Kolegium Mazowia Siedlecka. Też uczelnie oczywiście serdecznie witamy w Urząd Pracy. Dziękujemy koordynatorowi projektu unijnego, który nas bardzo wspiera i oczywiście przedstawicielom powiatu. Może zechcą coś powiedzieć? Dziękuję. Niestety pan starosta nie mógł do nas dzisiaj przybyć i w jego imieniu głos zabierze pan Tadeusz Mróz. Bardzo zapraszam. Szanowna pani dyrektor, nauczyciele i wychowawcy, szanowni goście, drodzy uczniowie i pracownicy szkoły. W imieniu zarządu powiatu sokołowskiego oraz pana Leszka Iwaniuka, starosty sokołowskiego, który objął dzisiejsze targi patronatem honorowym, bardzo serdecznie witam wszystkich zebranych na czwartych targach edukacji i kariery. Dziękuję uczelniom, instytucjom i przedsiębiorcom za przyjazd. Bardzo serdecznie dziękuję dyrekcji szkoły oraz zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszego spotkania nauczycielom i uczniom. Zachęcam wszystkich maturzystów do skorzystania z okazji zapoznania się z ofertami uczelni. Mam nadzieję, że w kolejnych latach nasze targi będą cieszyły się tak dużym, a może i jeszcze większym zainteresowaniem. Życzę przyjemnego oglądania prezentacji i mile spędzonego dnia. Dziękuję.